Zacznę od pytania, jakie wnioski wyciągnęliście po tym wczorajszym meczu, że dzisiaj udało się wygrać? Złapaliśmy ten rytm, z którego wydaje mi się, że mogła nas wybić trochę ta pauza długa, świąteczna. Graliśmy dobry hokej playoffowy, cały czas chcieliśmy mocno, agresywnie, niczego nie odpuściliśmy, co też poskutkowało w strzelonych bramkach. Dobrze zagraliśmy z tyłu, Johnny świetnie, jak zwykle. Ben Soka i Igor Smalt są zawodnicy na pewno ważni dla tej drużyny. Jak ciężko było bez nich dzisiaj? Na pewno było to odczuwalne, ale każdy, kto dostał szansę dzisiaj zagrać, zostawił wszystko na lodzie w każdej zmianie, w której wystąpił. Więc myślę, że charakterem brak tych dwóch zawodników jakoś udało się zatuszować. Ty chyba byłeś jednym z takich zawodników, którzy musieli wejść w ich buty i ich trochę zastępować na tym lodzie. Można tak powiedzieć, bo zazwyczaj nie występuję na ataku. Właściwie śmieszna sytuacja, bo to były moje pierwsze zmiany w życiu w drugim meczu finału. Ale jakby trener mnie poprosił, żebym lód przygotował, to jakby to miało pomóc, to też bym to zrobił, więc... Co wiemy po tych dwóch meczach? Że jest bardzo wyrównany finał i mam nadzieję, że kibice korzystają po prostu z tego widowiska hokejowego. A czy myślisz, że to są mecze takie, jakich się spodziewaliście przed tą serią? Myślę, że tak. Unia gra... zajęła drugie miejsce w lidze nie bez powodu. Gra dobry hokej, walczą cały czas, są mądrzy taktycznie, są zdyscyplinowani, więc myślę, że na pewno spodziewaliśmy się, że nie oddadzą nam niczego za darmo. Pytać się o tą atmosferę tutaj, bo nie tylko wy czekaliście na drugich na ogół, ale widać, że cały satelita tutaj się nie odbędzie. Satelita zawsze trzyma swój poziom. Najlepsi kibice w polskiej lidze, bez dwóch zdań.